rower to moja największa pasja. W pewnym momencie stwierdziłem, że połączenie pasji i pracy zawodowej to może być coś fajnego. I to zrobiłem. Od 97 roku regularnie pracuję w branży. Będzie to zatem już prawie ćwierć wieku, bo 23 lata. Rowery ze wspomaganiem elektrycznym poszerzają jakby grono użytkowników rowerów w ogóle, dlatego że z jednej strony mogą na nich jeździć osoby niedysponujące żelazną kondycją fizyczną z różnych przyczyn. Czy to z przyczyny wieku, ale może to być również kontuzja, bądź po prostu brak czasu na regularne treningi. Jak również wiele z tych osób w ogóle nigdy nie rozważało kupna roweru i nie było zainteresowanych rowerem jako takim. A rowery elektryczne ze wspomaganiem otwierają im kolejną drogę do spędzania wolnego czasu. Sprzedaż roweru elektrycznego osobie, która nigdy takiego zakupu nie rozważała, wbrew pozorom zdarzają się dość często. Pomaga mi w tym ponad 10-letnie doświadczenie w używaniu roweru elektrycznego w ogóle. Dzięki temu jestem w stanie pokazać osobie, z którą rozmawiam, jakie są cechy i zalety używania takiego środku transportu. Najważniejsza jednak w tym przypadku jest jazda testowa. Ja o rowerach mogę opowiadać godzinami, ale zawsze mówiąc o tym klientowi, zapraszam go po prostu na jazdę testową, która w zdecydowanej większości przypadków kończy się szerokim uśmiechem na twarzy klienta bądź klientki. I które to wrażenie w przypadku decyzji o zakupie no ma bardzo, bardzo istotne znaczenie. Najważniejsze, i to powtórzę, jest jazda testowa po prostu. Bo można mówić o rowerach godzinami, a dopóki nie posadzimy klienta na takim rowerze, on nie poczuje na własnej skórze, jak działa to wspomaganie i co ono mu daje, to żadne dane techniczne niczego nam nie powiedzą. Jeśli chodzi o najczęstsze pytania od klientów, na które odpowiadamy, no to podstawowe dotyczą zasięgu na jednym ładowaniu oraz trwałości baterii jako takiej. Na pewno duże znaczenie ma czas okresu ochrony gwarancyjnej, jak również zaplecze serwisowe i dostępność części zamiennych. Pod względem serwisu i dbałości o rower elektryczny no są pewne różnice w stosunku do roweru tradycyjnego, pozbawionego napędu. Na pewno komplikacja konstrukcji poprzez dodanie całego sprzętu elektrycznego wymaga pewnej większej atencji podczas serwisu, ponieważ trzeba skontrolować stan połączeń elektrycznych, kabli, wtyczek. To na pewno dodaje troszkę pracy. Na pewno no kategorycznie, pomimo tego, że silniki dobrych producentów są niemalże hermetyczne i są odporne na nieprzyjazne warunki zewnętrzne, no nie należy myć rowerów elektrycznych myjkami wysokociśnieniowymi, chociaż no to zalecenie tak samo dotyczy zwykłych rowerów analogowych. Dość istotne również jest to, że w przypadku silników centralnych napęd roweru, czyli łańcuch i kaseta zębatek w tylnym kole, no, podlegają większym obciążeniom i szybszemu zużyciu. Dlatego w codziennej eksploatacji warto utrzymywać te komponenty w czystości i regularnie smarować łańcuch. A drugą rzeczą, która na pewno ze względu na większe prędkości, z jakimi poruszamy się na rowerze elektrycznym, jego większą masę, no szybszemu zużyciu ulegają okładziny hamulcowe i opona przeważnie tylna, czyli ta, która napędza rower. Poza tym wszelkie czynności serwisowe są identyczne jak w przypadku rowerów analogowych.